Przecięciem symbolicznej wstęgi oficjalnie otworzono dziś świetlicę w Ruskiej Wsi. Nowa świetlica zastąpiła starą, w której nie było warunków do organizowania większych spotkań. To kolejne takie miejsce w gminie Ełk, które ma służyć rozwojowi kultury, mówi wójt Tomasz Osewski. Umowę na tą świetlicę podpisałem, na wykonanie tej świetlicy podpisałem z marszałkiem Brzezinem w 2016 roku w grudniu. Potem bodajże, jak dobrze pamiętam, w czerwcu czy w lipcu zawarliśmy umowę z wykonawcą, który wygrał przetargu. No i owocem stała się ta świetlica. Łączna jej wartość to jest około 600 tysięcy złotych. Z tego około 100 tysięcy, tam 85 jest dofinansowanie z Unii, a pozostałe środki są to środki własne Urzędu Gminy Ełk. Jest to kolejny obiekt, który uruchamiamy w gminie, wpisujący się, że tak powiem, w rozwój kultury gminnej. No i mamy nadzieję, że będzie się tutaj dużo działo, tak? Jak mówi Elżbieta Bursiewicz, opiekun świetlicy, pierwsze zajęcia już w kwietniu, a planów na kolejne nie brakuje. Już mam zaplanowaną panią badanie wzroku bezpłatne w kwietniu, bo tak miało się odbyć na Dzień Kobiet, ale... No niestety musieliśmy poczekać na otwarcie tej świetlicy i będą warsztaty makijażu, warsztaty masowania jakiejś dłoni, tak jak kosmetyczne, w to najbliższych planach. Oczywiście myślę, że zaangażuję taką większą ilość osób, takich nawet 30+, czy 50+, jak to teraz tak się modnie nazywa, zintegrować całą tą naszą społeczność i żebyśmy to razem organizowali różne imprezy kulturalne, jakieś sportowe, też już jest taki plan, żeby tutaj zaprosić kogoś, więc myślę, że będzie tutaj się działo. Sołtys Ruskiej Wsi, Zbigniew Szeklecki, ma nadzieję, że pieniądze na realizację pomysłów mieszkańców się znajdą. To znaczy pomysłów jest dużo, tylko z pieniążkami jest problem, ale będziemy z Funduszu Sołeckiego jeszcze kombinować, jeszcze rozmawiałem z panem wójtem na ten temat. To teraz we wrześniu, jak będzie spotkanie, to część chce przeznaczyć pieniążków na zewnętrzne strony. Jeszcze tam, żeby jakieś siatkówki, jakieś... do piłek, żeby te dzieci po prostu, żeby miały zajęcie, dzieciaki. No i zobaczymy, co jeszcze w środku, to sobie będzie potrzeba. To. Teren wokół świetlicy ogrodzono, obok powstał plac zabaw i siłownia plenerowa. Z nowego miejsca spotkań cieszą się najmłodsi mieszkańcy Ruskiej Wsi. Jak masz na imię? Dorian. I ty mieszkasz w Ruskiej Wsi? Mhm. I powiedz, jak ci się tutaj podoba? Fajnie. A dlaczego jest fajnie? Bo dlatego fajnie. Powiedz, bo można się bawić. Bo można się bawić. Grać na komputerze. Grać na komputerze. Pani świetlicowe są bardzo fajne. Świetlicowe bardzo fajne. Świetlica w Ruskiej Wsi będzie otwarta dla mieszkańców codziennie od 14 do 20. To jedno z 12 takich miejsc w gminie Ełk.